Jak się czujesz po powrocie? Super. Super. Mikołaj był? Mikołaj był, jak prezenty pod choinką? Kurde, u mnie Mikołaja akurat nie było, ale prezenty się znalazły pod choinką, tak. Wszystko się zgadzało? Zgadzało się. Konrad Andrzejczak na pierwszym treningu Polonii Bytom w nowym 2022 roku. Konrad, miło Cię widzieć. Powiedz, jak się czujesz po kontuzji? Na pewno odpocząłem. Tak. Zregenerowałem się, kostka na pewno jest już, wszystko jest dobrze, jest sprawdzona, doszedłem do siebie, no i się cieszę, że mogę zacząć normalnie z drużyną. Jak spędziłeś święta? O, pojadłem trochę, ale fajnie, w domu z rodziną, przyjemnie, naprawdę fajnie było się zobaczyć z rodziną. Odpocząłeś? Odpocząłem, ale mówię, teraz jest czas ciężkiej pracy i cieszę się, że wróciłem. Nowy rok, pierwszy trening Polonii i gość postaci Dominika Budzika. Dominik, ty jeszcze nie trenujesz z racji kontuzji, ale przyszedłeś odwiedzić kolegów w nowym roku. Powiedz, jak tobie święta minęły? No, mi święta spokojnie, w rodzinnym gronie, no ale też trochę pod znakiem niepewności ze względu na mój uraz, który tak naprawdę dzisiaj się dowiem, czy będę mógł wrócić do treningu. Życzenia pewnie świąteczno noworoczne, jeśli chodzi o Twoją osobę, takie, żeby jak najszybciej do tej piłki powrócić. Tak, tak. Główne życzenie jest tam noworoczne czy świąteczne, to przede wszystkim były życzenia właśnie, żeby wrócić do zdrowia. Szatni trenerów trwają przygotowania do pierwszego treningu w nowym 2022 roku. Jest z nami trener Tomasz Woka. Trenerze, jak po świętach, jak mu poczucie? Fajnie. Bardzo dobre. Gotowe do pracy? Oczywiście. Można było wypocząć. Teraz jak najbardziej mam pełną energii ku temu, żeby pracować. Co w takim razie dzisiaj zawodnicy będą mieli Zaczynamy do pracy? Zaczynamy zawsze od testów szybkości, mocy, nie siły maksymalnej. Dobrze. Jurku, pierwszy trening w nowym roku. Ty od razu na telefonach. Powiedz mi, z kim rozmawiałeś ostatnio? Ostatnio rozmawiałem z Miechowicami odnośnie całego tygodniowego treningu tam na Miechowicach. No i odnośnie sparingu najbliższego ze Sklą w sobotę. Gramy w sobotę o godzinie której? 11. Wszystko przygotowane? Oczywiście. Jeszcze tylko sędziów zamówię. Kwestia czasu tylko i będzie wszystko załatwione. Norbert Radkiewicz na pierwszym treningu Polonii. I Norbert, jak tam, stęsknione za piłką? Oj, bardzo. Mieliśmy teraz długi okres wolnego. Myślę, że każdy z zawodników czekał na to, żeby wrócić do tych treningów. I no każdy jest świadomy tego, że czeka nas mega ciężka praca, ale to ja to traktuję jako przyjemność. Ile poczekamy na wielki powrót Norbiego? Wielki powrót? No, myślę, że za tydzień z Odrą Opole już będę w pełni zdrowy i będę gotowy do gry. Zatem wyczekujemy Cię na boisku. Dzięki. Dawid, jesteśmy po pierwszym treningu Polonii w nowym roku inauguracyjnym. Jakbyś mógł opowiedzieć, co dzisiaj chłopacy na treningu porobili? Witam bardzo serdecznie w tym nowym roku, w nowym sezonie w rundzie wiosennej. Dzisiaj rzeczywiście spotkaliśmy się pierwszy raz po świętach, głównie skupialiśmy się dzisiaj na testach motorycznych. Tutaj na boisku sprawdzaliśmy szybkość, a także moc kończyn dolnych. No i teraz nasi zawodnicy przeszli już do budynku klubowego, gdzie będą sprawdzani na siłowni. Także no, sprawdzamy, jak zawodnicy wyglądają po tej przerwie zimowej i tak naprawdę będziemy mogli ocenić ich na tej podstawie i co możemy tak naprawdę dalej z nimi zrobić, od jakiego pułapu możemy zaczynać, ale już na pierwszy rzut oka widać, że chłopcy nie siedzieli w domu, ale gdzieś tam zrobili to, co mieli zrobić, czyli wstępnie są już przygotowani i tak się wydaje, że będziemy mogli spokojnie już wejść na pełne obroty i normalnie pracować, przygotowywać się do po prostu rozpoczęcia sezonu.